Mam takie pytanie do Was. Kto w ogóle z Was robi aktualnie jakiś startup? Ręka do góry, nie wstydźcie się. Ręka do góry, kto robi jakiś startup aktualnie? Okej, okay. A kto z Was tutaj dopiero planuje zrobienie czegoś i szuka na auli jakiejś inspiracji albo, nie wiem, myśli o własnym startupie? No to mamy kilka osób, tam z 5 czy 10 osób, które myślą, a w takim razie reszta, czego oczekujecie od przychodzenia na aulę? Tak naprawdę do osób, które nie podniosły ręki w obu przypadkach. Jakie są wasze oczekiwania wobec auli? Może ktoś chce powiedzieć, jakie są wasze potrzeby? Czy szukać jakiejś inspiracji, czy chcecie się dowiedzieć czegoś ciekawego, czy w ogóle interesuje was Bitcoin i chcecie na przykład go używać w codziennym życiu? I chcielibyście wiedzieć, czy jest to bezpieczne? Także nie wiem, to jest pytanie do was, jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć. Okej, okay, no trudno. Jakoś może dojdziemy do tego. Może zanim się przedstawię, powiem, czym się zajmuję. Od jakiegoś pół roku wdrażamy płatności bitcoinami do sklepów. Przyjąłem sobie za misję, żeby móc w dowolnym miejscu, w dowolnym sklepie móc płacić dowolną walutą, nie tylko bitcoinami. Bo w tej chwili mamy do czynienia troszeczkę z taką ciekawą sytuacją, że musimy używać tylko i wyłącznie jednej waluty, która jest lokalnie nam przypisana w naszym regionie, czyli na przykład złotówki. Jeżeli pojedziemy do Niemiec czy do Francji, musimy używać euro. Dlaczego? To jest, przyzwyczailiśmy się do tego faktu, że musimy używać jednej waluty, jest jakoś do jakiejś waluty narodowej i tylko tej waluty. I jesteśmy uzależnieni w pewnym sensie od tego, co zrobi z nami nasz bank centralny, czy dodrukuje, czy nie dodrukuje. Ja osobiście wychowywałem się w czasach, kiedy powiedzmy używaliśmy jeszcze banknotów 100 złotowych i one nie były nic warte. I troszeczkę jeszcze... Tak? W pewnym sensie tak. I teraz dlaczego pytałem o te startupy? Bo jakieś 6-7 lat temu byłem tutaj na auli, jeszcze nie w tym budynku, bo wtedy jeszcze było na Politechnice i siedziałem tak jak wy i właśnie marzyłem o takiej sytuacji, żeby kiedyś tutaj wystąpić i zaprezentować swój startup, ale takiego startupu nie miałem. Chciałem wymyśleć coś ciekawego właśnie, żeby robić coś ważnego, ale przez ten czas nic takiego nie było. Realizowałem pomysły innych osób w tym czasie. Ale w tym momencie się pojawiła właśnie taka misja, jaką sobie postawiliśmy, żeby chociażby zacząć od tego kraju, na środku Europy, żeby tutaj można było płacić bitcoinami. Nie tylko w innych krajach, ale również, żebyśmy my byli tym ważnym punktem na mapie Europy, który jest dominujący pod względem możliwości płatności w sklepach cyfrowymi walutami. I rzeczywiście pomysł okazał się dosyć ciekawy, bo pomysł zaskoczył, jest dosyć kontrowersyjny na pewno. I media na pewno się tym zainteresowały. Za każdym razem, kiedy było jakieś wdrożenie w jakimś sklepie, czy w jakiejś knajpie, czy w jakimś restauracji, czy pubie, media się tym bardzo interesowały i co się dzieje. I tak naprawdę nikt nie wierzył w to na początku, czy da się w ogóle płacić w sklepach cyfrową walutą. To się wydawało troszeczkę nierealne, ale jednak się dało. I od samego początku mieliśmy taki problem, że to było takie stąpanie w ogóle po jakiejś zupełnej ciemności, bo nie wiadomo było, od czego w ogóle zacząć, głównie ze względów prawnych, bo Bitcoin nie jest uznawany za walutę, za środek wymiany, za instrument rynku pieniężnego, jest towarem, a jak sobie zdajecie pewnie sprawę z tego, jeżeli chcecie płacić towarem, to jest to zwykły barter, a jeżeli chcielibyśmy się rozliczać barterem, no to jest to odpowiednio opodatkowane i praktycznie nie do zrealizowania w handlu, ponieważ jest to bardzo drogie pod względem podatkowym. Zaczęło się od tej pierwszej imprezy, która to było Bitcoin Party, które było w sierpniu 2013. Tutaj z kolegami, którzy są na sali, realizowaliśmy tą imprezę i wtedy rzeczywiście można było zapłacić bitcoinami po raz pierwszy. Przyjechało około setka ludzi z całej Polski, która chciała zapłacić za drinka i jak widać nawet dziewczyna, która stoi za barem, robiła to bez problemu. W tej chwili na przykład, jeżeli pójdziecie sobie na kawę w Warszawie do Apple Cafe, możecie zapłacić tam bitcoinami, też bez problemu.
I co jest ciekawe, bo dlaczego sklepy mogą w ogóle się decydować na to, żeby przyjmować płatności w bitcoinach? To zadam inne pytanie. Dlaczego sklepy nie lubią przyjmować płatności kartami kredytowymi? Interchange, wysokie prowizje, skomplikowana obsługa. Trzeba mieć tam mnóstwo tych urządzeń. Ryzyko cofnięcia transakcji. Przyjedzie sobie jakiś turysta, zapłaci. Dokładnie. W przypadku płatności bitcoinami ta prowizja jest praktycznie zerowa. W przypadku płatności gotówką tak, ale nie każdy ma przy sobie gotówkę. A teraz weźmy sobie takiego turystę, który przyjeżdża z Niemiec, albo ja jadę do Niemiec i powiedzmy, gdy płacę kartą, to ja i płacę za przewalutowanie oraz osoba, która przyjmuje płatności tą kartą kredytową, również płaci od tego prowizję. Jest jeszcze spread, tak, dokładnie. W przypadku płatności bitcoinami koszty dokonywania tych transakcji są znikome i dla płacącego, i dla przyjmującego tego typu płatności. Obsługa jest również prosta, bo osoba, która akceptuje bitcoiny w swoim sklepie, może używać swojego smartfona, może używać tabletu, może używać komputera, cokolwiek ma pod ręką, nie musi kupować specjalistycznego terminala, żeby przyjmować płatności. I aktualnie właśnie realizujemy kilka fajnych projektów, które mogą coś zmienić na naszym polskim rynku. I tutaj właśnie chciałem podziękować bardzo firmie DataSpace.pl, która jest jednym z największych dostawców hostingu w Polsce. Halo, słuchasz mnie? Z tej strony, jeżeli Lechu, że powiem, nam podziękował, my naprawdę to my dziękujemy za to, że umożliwił płatności bitcoinami u nas. Naprawdę podszedł do tego bardzo profesjonalnie. Kontakt z nim jest też bardzo dobry. Też nie było łatwo tak do końca wprowadzić te bitcoiny u nas, gdyż musiał zrobić dedykowaną aplikację tak naprawdę, która spinała się z naszym całym systemem billingowym. Dlatego jeszcze większe brawa za to, że po prostu podołał temu zadaniu, mówi. Dzięki. A teraz chciałem powiedzieć o czymś jeszcze ciekawszym, co się aktualnie szykuje, co będzie dość rewolucyjne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć o BizFundzie, czyli jest to jeden z kilku serwisów crowdfundingowych, który jest w Polsce, ale jest on dość niezwykły. A skąd wynika ta niezwykłość? Tutaj akurat właściciel BizFundu jest z nami na sali i mógłby coś więcej ewentualnie o tym powiedzieć, ale ja wprowadzę może temat, że nie jest to zwykły crowdfunding, a equity crowdfunding. Taką jedną z właśnie z ciekawych opcji. To jest bardzo fajna opcja dla startupów, które chcą pozyskać finansowanie, a nie chcą na przykład wiązać się z jakimś VC, z jakimś Business Angels albo z jakimś inkubatorem, ale chcą pozyskać finansowanie ze społeczności, czyli na przykład jeżeli tutaj powiedzmy nasza firma starałaby się o dofinansowanie, to wy moglibyście zakupić akcje publicznie notowanej spółki, znaczy na rynku publicznym, nie oczywiście nie na rynku giełdowym, ale w emisji publicznej moglibyście zakupić akcje takiej spółki. Jeżeli potrzebujecie takiego finansowania, to możecie się zgłosić do BizFundu. I to, co będzie rewolucyjne na gruncie światowym, to jest to, że będzie można kupować udziały w spółkach akcyjnych za bitcoiny. I tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nigdzie na świecie nie było. Owszem, można było kupować akcje za bitcoiny, ale to były wirtualne akcje. To jest bardzo głęboki rynek, który aktualnie istnieje, o którym prawdopodobnie sobie nie zdajecie sprawy w większości, ale bardzo dużo spółek, firm, które działają w branży bitcoinowej, produkują koparki, produkują powiedzmy tworzą jakieś usługi w ekosystemie bitcoinowym, sprzedaje swoje akcje na różnych platformach. Jednak te platformy nie są legalne z punktu widzenia na przykład takich organizacji jak SEC w Stanach Zjednoczonych. One działają zupełnie poza jakimkolwiek obiegiem finansowym i przez to mają ogromne problemy. Założyciele tych platform mają ogromne problemy przez to. Część z nich już się musiała zamknąć, a część będzie musiała się zamknąć. Jedyna, która się ostała, to jest Havelock Investments, która jest zlokalizowana w Panamie
i tam bardzo dużo ciekawych startupów bitcoinowych sprzedaje swoje akcje, ale są to akcje wirtualne. I my jako udziałowcy musimy wierzyć, że te akcje, które kupiliśmy, nie zostaną w żaden sposób zdefraudowane. Tutaj kupujecie prawdziwe akcje, które możecie sobie powiesić na ścianie. I mam nadzieję, że odbije się to szerokim echem na świecie, że na BizFundzie będzie można kupować prawdziwe akcje za Bitcoin. Okej. I tutaj właśnie akcja, takie prośba do wszystkich osób, które tworzą jakiekolwiek startupy aktualnie, to żeby jednak wzięły pod uwagę, potraktowały poważnie Bitcoin, ponieważ 2014 rok jest określany rokiem akceptacji Bitcoin. Jeżeli dzisiaj, tworząc jakiś startup, nie uwzględniacie w jakiś sposób możliwości przyjmowania Bitcoinu w swoim sklepie internetowym czy serwisie, to robicie ogromny błąd. I wcale nie jest tak, że jest to skomplikowane, że Bitcoin jest zakazany, że jest strasznie opodatkowany, bo jednak są rozwiązania, które pozwalają na to, aby ominąć kwestie związane z, można powiedzieć, niepraktycznymi regulacjami. Tak jak w Polsce na przykład Bitcoin jest objęty VAT-em, ale jeżeli go eksportujemy poza granicę, to mamy zerowy VAT. A tak samo Wielka Brytania podeszła dosyć liberalnie do tematu Bitcoina, całkowicie zwolnili z podatku VAT i teraz większość światowych startupów przenosi się właśnie do Wielkiej Brytanii. Tutaj jest kilka regulacji, tego nie będę cytował. W tej chwili, mając Bitcoin w swoim portfelu, możecie spokojnie jechać do któregoś z tych krajów, jedziecie do Berlina i płacicie Bitcoinami, nie musicie kupować euro. No i teraz właśnie dla was takie małe zadanie. Pierwsze trzy osoby, które przyjdą do mnie z portfelem, świeżym portfelem bitcoinowym, na przykład Mycelium, dostaną ode mnie bitcoiny. Także zapraszam. Poleciało. Ale nie ma Zbyszka. A gdzie jest? Cześć, kiedy Lech wysyła, ja powiem, że widziałem go po drugiej stronie tego baru, jak razem z tym swoim systemem. To jest człowiek, który faktycznie jest tam na miejscu. I był bar, parking, ludzie kupują te piwa i on tam z drugiej strony stał z tymi kelnerkami i tam faktycznie pomagał nabijać te bitcoiny. Więc to jest człowiek, który faktycznie w praktyce widać, że wprowadza. Dobrze pamiętam, że to byłeś ty, bo to już było kilka piw, tak? Więc nie pamiętam. Więc warto zdecydowanie jego słuchać i mam nadzieję, że zaraz nam coś jeszcze opowie. Słuchajcie, a dzisiaj nie ma ani napojów Zbyszka, ani piwa, a za to będzie pizza, a pizza, tak. Pizza, tylko już powiem, jak jesteśmy tutaj, sponsoruje Aftermarket, a nasz partner, i w Aftermarkecie można płacić bitcoinami, także warto pamiętać. Także jakby finalnie chciałbym jeszcze powiedzieć, że z tymi bitcoinami, które otrzymaliście, możecie pójść sobie na przykład do Apple Cafe czy innego miejsca w Warszawie, które akceptuje bitcoiny i kupić sobie, zobaczyć jak to działa w praktyce. Także resztę osób też, w ogóle tak przy okazji, mam zawsze pytanie, kto z was ma smartfona w ogóle? Albo nie, może inaczej, kto nie ma? Kto nie, tak będzie łatwiej. Okej, okay, to jest, mamy dwie osoby, które nie mają smartfona. To jest bardzo dobry wynik, bo bardzo często spotykam się z sytuacją, że bardzo dużo osób jednak nie posiada smartfona. Wszyscy możecie mieć w każdej chwili zainstalowany portfel bitcoinowy i dokonywać płatności na całym świecie. I instalacja trwa ile? 10 sekund, przelanie bitcoinów trwa drugie tyle.